Teraz zbierają i wszyscy do siebie nawzajem mówimy takim głośnym dzień dobry. Super, kochani, cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj z wami na osiedlu Południe. Jak się okazuje, bardzo gościnnym, bardzo słonecznym, kolorowym, przepięknym i bardzo przyjaznym. My jesteśmy przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dział Promocji z ulicy Warszawskiej przygotował dla was na dzisiaj wakacyjny dyżur. O, zebrze. Czy ta zebra jest prawdziwa? Czy to tak naprawdę bywa? Czy też malarz z Bożej łaski pomalował oko z paski? Kangur. Jakie pan ma stopy duże? Panie kangurze! Wiadomo, dlatego kangury w skarpetkach robią dziury. Żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo, będę prędko. Info.pl pozdrawia i przygotowało dla was taki wierszek. Tygrys. Co słychać, panie tygrysie? Nic. Nudzi mi się. Czy chciałby pan wyjść zza tych krat? Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł. Dziś chętnie państwu łatwe poda. Nie chcę podać, a to szkoda. Krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. Zamiast trzymać się rzeczki, trafiła pierwszej ucieczki. Raz poszła więc do fryzjera, proszę o pilotera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka pilotera. Z apteki poszła do kaszki, kupować pocztowe znaczki. Jaja ma twardo i miała czubek z kokardą. Przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Raz maczku paczkę wypisać list drobnym maczkiem. Dając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. Wytknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Piły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Wreszcie znalazł się w kupie. Na obiad można ją kupić. Pan kucharz kaczkę starannie. Jak należy, brytwannie. Obiad podają, bo z kaczki zrobił się zając. Co to była dziwaczka? Ostatni cykl wakacyjnych dyżurów, które pokazali, które zaprezentowaliśmy na